Przez 2 tygodnie gasili pożary w Grecji, a po powrocie podzielili się swoimi doświadczeniami z kolejnej zagranicznej misji. Ostrzyszowscy strażacy spotkali się w czwartek ze starostą Lechem Janickim, który postanowił osobiście podziękować im za trudną i niebezpieczną misję. Jak wiadomo, moduł z Wielkopolski tworzyło m.in. 6 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie. Do Grecji wyruszyli 19 lipca, a wrócili 2 sierpnia. Dla aspiranta sztabowego Adriana Kwikerta była to już 3. zagraniczna misja. Była to inna misja niż te poprzednie misje. Jedna bardzo ważna rzecz jest taka, że Grecy nam zaufali i na tej misji mieliśmy więcej obowiązków typu takiego, że musieliśmy chronić danego obszaru, a oni mogli swoje siły rozlokować na innych punktach, miejscach, gdzie te pożary powstawały, a naszym zadaniem było bronienie i utrzymanie, żeby te pożary się nie rozprzestrzeniały się na małych powierzchniach i na tych naszych sektorach. Tak, roślinność, wilgotność ściółki czy też poszycia tego leśnego i ten cała roślinność grecka, no i temperatura, która była na zewnątrz, bo sięgała nawet momentami do 48 stopni. No to są takie warunki w pogody pożarowej, tak zwanej, jak my to nazywamy, gdzie ten pożar się rozprzestrzenia błyskawicznie, no i w ciągu kilku minut mamy spalone kilka hektarów, a nie jak u nas tu się dzieje na miejscu w powiecie, gdzie tam dojeżdżamy po 15 minutach, a my mamy małe pożary. Działania gaśnicze dodatkowo utrudniało ukształtowanie terenu. Na poprzednich misjach mieliśmy takie sytuacje, gdzie mieliśmy zadanie takie typowo bronić jakieś tam wioski, frontu pożaru. Tutaj raczej łapaliśmy ten, stacjonowaliśmy na danych strefach 24 godziny. No i wtedy jakby pojawiał się mały pożar, od razu żeśmy go starali się złapać w zarodku, żeby się nie rozprzestrzenił na większą powierzchnię. Po raz kolejny w akcji gaśniczej w Grecji uczestniczył starszy sekcyjny Mateusz Lis. Jak wspomina kolejną międzynarodową wyprawę? Temperatura była bardzo wysoka, mamy tam nawet 48,5 stopnia. Mieliśmy taką sytuację podczas pożaru. Teren górzysty, skalisty. Specyfika pożaru bardzo różniła się od naszej. W Polsce nie ma takich pożarów, tereny są niezurbanizowane. Brak wody, dlatego gaszenie pożarów wyglądało zupełnie inaczej. Myślę, że sam dojazd, tak? Dojazd i powrót to już 2,5 dnia w jedną, drugą stronę, także cały czas zamiana kierowców, jeżdżenie, spanie kilka godzin, później pożary, no to wiadomo, że musieliśmy się zmieniać. Były strefy, na strefy jeździliśmy w zależności, godziny były różne, między tam 6 godzin, potem przerwa, także był odpoczynek, staraliśmy się, żeby jak najbardziej wypocząć, no i potem do stref, żeby swoje działania tutaj pełnić i pomagać. Strażacy pracowali pod ogromną presją, ale pokazali, że są prawdziwymi profesjonalistami. Strażacy są bardzo dobrze przygotowani, dlatego 3. misja naszych strażaków ostrzeszowskich, modułu wielkopolskiego w działaniach ratowniczo-gaśniczych, gaszenia pożarów w trudnym terenie, terenów właśnie leśnych w Grecji. Pamiętamy 2018 Szwecja, 2021 Grecja i kolejny raz wyjazd do Grecji. Naszej działalności. Dla ostrzeszowskich strażaków wyjazd do Grecji był przede wszystkim sporym przedsięwzięciem logistycznym. Republika Grecji zgłosiła potrzebę pomocy państw z Unii Europejskiej. Komendant główny podjął decyzję o wyjeździe właśnie modułu pełniącego dyżur, w tym miesiącu pełni dyżur województwo wielkopolskie, małopolskie, podjął decyzję. Rozkaz przyszedł, kilka godzin strażacy byli zmobilizowani, spakowani, sprzęt przygotowany i jechali do punktu koncentracji i stąd jechali właśnie do Grecji. Z pożarami w Grecji walczyli strażacy niemal z całej Europy. Polski oddział był jednym z największych.